pierwszy od 6 lat urlop postanowiliśmy spędzić nad naszym polskim Bałtykiem. Taki był plan. We wrześniu zrozumiałem jednak, że planowanie wakacji jest trochę przereklamowane. Pomyślałem, kupimy namioty i pojedziemy do Chorwacji. Jeszcze tylko kwestia transportu dla 4 osób. Samochód z przedziałem sypialnym, własną łazienką i kuchnią? To jest to. Kampery do wyboru do koloru. Okazuje się, że jest wiele ofert w tej branży i wiele różnych konfiguracji. Wybraliśmy dosyć wiekowego, ale bardzo dużego kampera w jednej z trójmiejskich wypożyczalni. Pozostało jeszcze szybkie szkolenie u pana Marcina. Tutaj znajduje się miejsce, w którym mamy butlę z gazem. Zazwyczaj jest to jedna butla, dokładam czasami drugą, jeżeli klient idzie na dłużej. Tu mamy miejsce, do którego podłączamy kampera do prądu. Podnosimy klapkę, podłączamy. Aby w aucie było światło, woda, bardzo ważne jest, aby tutaj kliknąć. Mamy do dyspozycji kuchenkę, trzypalnikowa kuchenka. Lodówka jest trzyfunkcyjna, musimy wybrać źródło zasilania. Z tej strony mamy również bojler. Właśnie bojler służy do tego, i bojler jest oczywiście gazowy, aby woda była ciepła. Jak uruchamiamy ogrzewanie? No tak, tylko jak to wszystko zapamiętać? Przygotowania i pakowanie zabrały nam trochę czasu, dlatego na autostradę wjeżdżamy dosyć późno. Do tego słaba pogoda nie wróży przyjemnej i szybkiej jazdy. Jednak wizja letniego słońca w Chorwacji rekompensuje wszystkie minusy. Po drodze stajemy, aby przepakować samochód i posilić się przed dalszą drogą. Jednocześnie uświadomiłem sobie, że to będzie bardzo, bardzo długa droga. Prognozowany czas podróży według popularnej mapy internetowej to 16 godzin. Jednak ten czas ma niewiele wspólnego z realnym czasem podróżowania kamperem. I nie chodzi tylko o średnią prędkość przelotową, ale o tym później. Bezpieczna prędkość maksymalna dla tego kampera to 110 km na godzinę, a przy takiej pogodzie to nawet 80 km na godzinę. Na pierwszy nocleg zatrzymujemy się już w okolicach Kutna. Liczyłem, że zajedziemy dużo dalej, jednak w przypadku jazdy kamperem dokładne trzymanie się planu podróży jest raczej mało realne. Z drugiej strony wszystko mamy w domu na kółkach i nie musimy się martwić o to, gdzie zatrzymamy się na nocleg. Zwłaszcza na autostradach. Autostradowe parkingi, czyli miejsca obsługi podróżnych, są dobrze wyposażone, a na każdym z takich parkingów można spotkać od kilku do kilkudziesięciu tirów, w których także nocują kierowcy. Rano parking opustoszał. Większość tirów odjechała przed godziną 6. Sprawdzamy poziom wody oraz stan naładowania akumulatorów. Szybkie śniadanie i dalej w drogę. Wcześniej jednak warto skorzystać z punktu obsługi autobusów i kamperów. Nie wszystkie parkingi autostradowe mają takie punkty, dlatego jeśli jest okazja, to warto napełnić zbiornik wody do mycia oraz wylać szarą wodę. Szara woda to inaczej ścieki z umywalki, prysznica oraz kuchennego zlewu. Kamperowa toaleta ma osobny zbiornik przenośny. Jak się okazuje, w Polsce mamy takich punktów całkiem sporo, w odróżnieniu od krajów, przez które jechaliśmy. Na Śląsku zatrzymujemy się, aby uzupełnić paliwo oraz podstawowe zapasy jedzenia. Należy pamiętać jednak, aby nie przeciążyć kampera. Nasz samochód ważył około 3 ton. Do tego pełny zbiornik paliwa, zbiornik 100 litrów wody, bagaże oraz my na pokładzie. W sumie prawie 3,5 tony, które są górną granicą dla prawa jazdy kategorii B, oraz dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu. Postój na południu Polski to także dobra okazja, aby ostatecznie wybrać punkt docelowy oraz sprawdzić ceny kampingów w tamtej okolicy. Przyjaciele polecili nam miasteczko Primorsztyn w południowej Dalmacji.
to prawie 1200 km od naszej lokalizacji. Warto sprawdzić, gdzie i za ile należy kupić winiety drogowe oraz jak i gdzie należy je przykleić. Przed nami Czechy, Austria, Słowenia oraz docelowa Chorwacja. Kolejny wieczór zastał nas jeszcze po polskiej stronie, dlatego postanawiamy przenocować w kraju i następnego dnia przekroczyć granicę. Jedną z rzeczy, którą warto zabrać na wycieczkę kamperem, jest duża konewka ogrodowa, bardzo przydatna do uzupełniania wody na tych parkingach, które nie mają miejsc obsługi kamperów. Rano wjeżdżamy do Czech, a to oznacza, że czas kupić pierwszą winietę. Na winiecie należy wpisać numer rejestracyjny i przykleić ją na przedniej szybie od wewnątrz, po prawej stronie. Drugą część winiety zachowujemy do ewentualnej kontroli. Teraz możemy legalnie poruszać się po czeskich autostradach. Mijamy miasto Ostrava. Jest to czeskie zagłębie przemysłowe. Przed granicą z Austrią zjeżdżamy z autostrady, aby na lokalnej stacji benzynowej kupić kolejną winietę. Na skraju lasu mijamy dawno zapomniane przejście graniczne. O przekroczeniu granicy informują nas tylko znaki drogowe oraz zmiana nawierzchni pod kołami kampera. Winietę austriacką przyklejamy po lewej stronie szyby. Również zachowujemy odcinek do ewentualnej kontroli. Na posiłek zatrzymujemy się na stacji benzynowej. Po sąsiedzku mamy jedną ze znanych sieciówek fast food. Ale skoro mamy własną kuchnię i zapas gazu, to postanowiliśmy zrobić własne frytki. Dzięki temu oszczędzamy kilka euro na inne atrakcje. Jest już po północy, a my przed noclegiem szukamy punktu obsługi kamperów. Bez opróżnienia zbiornika szarej wody nie będzie można skorzystać z prysznica w kamperze. Sprawdzamy kolejne stacje i parkingi, aż w końcu o 3:54 trafiamy na parking ze znakiem WC Bus. To oznacza, że będzie można opróżnić toaletę w kamperze oraz zbiornik szarej wody. Od razu widać tam kilka kamperów i przyczep, w których śpią podróżni. Jest i wyczekiwane stanowisko obsługi kamperów. Niestety, zastawione przez tiry. Ale nie to jest naszym problemem. Okazuje się, że specjalny kontener jest uszkodzony i zaklejony foliowym workiem. Pozostaje nam porzucić kamperowe luksusy i szukać prysznica na stacji benzynowej. Po śniadaniu dojeżdżamy do granicy ze Słowenią w okolicy miasteczka Murek nad rzeką Mura. Dowiedziałem się, że paliwo po stronie austriackiej było sporo tańsze niż w Słowenii, dlatego postanowiłem dotankować kampera do pełna. Przy okazji kupiłem żarówkę do prawego reflektora, który przestał świecić. Okazało się, że szybka wymiana żarówki w tym modelu wymaga precyzji godnej chirurga. Ktokolwiek wymieniał żarówkę w aucie dostawczym włoskiego producenta, zapewne wie, o czym mówię. Naturalną granicę między Austrią i Słowenią w tym miejscu stanowi rzeka Mura. Przejeżdżamy klimatycznym mostem i już jesteśmy w Słowenii. Winiety autostradowe w Słowenii są dosyć drogie, a przejazd przez ten kraj na naszej trasie to tylko 70 km. Dlatego postanawiamy omijać autostrady i zasmakować lokalnych widoków. W ten sposób oszczędzamy środki na dodatkowy dzień w Chorwacji. Przy okazji nagrywania ujęcia naszego kampera w Słowenii okazało się, że żarówka w przednim reflektorze znowu nie świeciła. Przyczyną wcale nie była żarówka, a wadliwe styki. Mijamy piękny most na rzece Drawa na skraju jeziora Ptuj. Chwilę później GPS prowadzi nas do bramek autostradowych. To dziwne, bo przecież w Słowenii zaznaczyłem w nim opcję unikania autostrad. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że to co widziałem z daleka to nie były bramki, a przejście graniczne z Chorwacją. W Chorwacji zatrzymujemy się na posiłek i uzupełnienie wody w zbiorniku, a następnie kierunek Zagrzeb, czyli stolica Chorwacji. Na nocleg zatrzymujemy się w górach w okolicy miasta Brinje. Na północy autostrady przebiegają przez wiele tuneli wydrążonych w skałach. Najdłuższy tunel, przez który jechaliśmy, miał aż 7 km. Mijamy coraz więcej kamperów i samochodów z przyczepami kempingowymi. Co jakiś czas zatrzymujemy się, aby podziwiać piękne górskie krajobrazy.
Ziemia bogata w żelazo ma tutaj czerwono-rdzawy kolor. Największe wrażenie robi przejazd przez 5,5-kilometrowy tunel Sveti Rok. Wyjazd z tunelu przenosi nas do zupełnie innej krainy. Niesamowite skały w odcieniach bieli i czerwieni oraz krajobraz ubogi w roślinność. Z autostrady zjeżdżamy do urokliwej miejscowości Biograd na Moru, aby resztę drogi do Primorsztyn przejechać wzdłuż jedynego w swoim rodzaju wybrzeża Chorwacji. Na lokalnej drodze spotykamy nietypowe znaki. To chyba dzik, ale wygląda jak afrykański guziec. Przy drodze rosną jakby dziko oliwki i niespotykane w Polsce kwiaty. W mieście Szybenik zatrzymujemy się, aby podziwiać monumentalną cieśninę, która leży w ujściu rzeki Kyrk do Morza Adriatyckiego. Rzeka ta słynie ze swoich wodospadów na terenie Parku Narodowego Kyrka. Jesteśmy już blisko Primorsztyn, ale zatrzymujemy się na skalnym zakręcie, aby podziwiać zachód słońca nad Adriatykiem. Mimo wieczoru wieje przyjemny, ciepły i suchy wiatr. Do miasteczka zjeżdżamy już po ciemku. Na miejscu postanowiłem popytać jeszcze o lokalne kempingi, na których można zaparkować kampera. Napotkane osoby poleciły nam kemping, który już wcześniej oglądałem przez internet. Miało to być jedyne miejsce, w którym mogą być jeszcze wolne parcele. To nasz pierwszy pobyt na takim kempingu. Trochę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Już na wjeździe zaskakuje nas rozbudowana infrastruktura. Dojeżdżamy do budynku recepcji. Standardowe logowanie jak w hotelu. Tyle, że zamiast klucza dostajemy numerek parceli oraz mapkę. Pozostaje nam zaparkować na wskazanej parceli. Jest po godzinie 21 i w niektórych przyczepach widać już pogaszone światła. Chciałoby się przemknąć jak najciszej. Niestety wysokoprężny silnik podczas manewrów na stromych i wąskich alejkach na pewno obudził któregoś z mieszkańców okolicznych namiotów. No ale trudno, to w końcu jeden z uroków tej formy wypoczynku. W końcu docieramy do naszej parceli. W zasadzie to nie parcela, a ostatnie wolne miejsce w pobliżu przyłącza prądowego. Ale za to jakie miejsce? Praktycznie bezpośrednio na plaży. Czego chcieć więcej? Poranek wita nas wspaniałym widokiem na morze i góry. Miejsce, w którym można od razu się zakochać. Niestety, wieczorem krzywo zaparkowałem samochód i wszyscy spaliśmy na pochyłych łóżkach. Walka z grawitacją przez sen. Rano postanowiłem nazbierać kamieni i dokonać szybkiej niwelacji terenu. Później zauważyłem, że niektóre kampery miały specjalne plastikowe najazdy. Poranny spacer po terenie kempingu odkrył przede mną wielkość tego obiektu. Około kilometr linii brzegowej, wzdłuż której stoi niezliczona ilość kamperów, przyczep i namiotów. Wszystko to w otoczeniu nieco egzotycznej jak dla nas przyrody. Sielanka w bezpośrednim sąsiedztwie natury. Niektórzy użytkownicy kempingu spędzają na nim całe wakacje, inni przyjeżdżają tylko na weekend. Wszyscy jednak tworzą otwartą społeczność, związaną wspólną pasją i zbiorem niepisanych zasad. Mimo dużego skupiska wypoczywających, turyści kempingowi zdają się żyć w symbiozie i wzajemnym poszanowaniu prywatności. Na kempingu nie ma potrzeby korzystania z maleńkiego prysznica i zlewozmywaka w samochodzie. Infrastruktura takich miejsc posiada punkty sanitarne z prysznicami, toaletami oraz wygodne miejsca do zmywania naczyń. Bary, restauracje oraz sklepy na terenie kempingu są raczej nastawione cenowo na gości z krajów zachodniej Europy. Znacznie tańsze są lokalne sklepy oddalone o około 4 km od kempingu. Ponieważ w lodówce mamy zapasy jedzenia na kilka dni, dlatego kupujemy jedynie kilka przysmaków, w tym dorodne chorwackie warzywa i owoce. Wrzesień w Chorwacji wygląda jak środek lata w Polsce. Niestety, woda w Adriatyku także miała podobną temperaturę do tej w Bałtyku w środku lata. Po prostu była rześka. Za to tak przejrzysta, że nawet na większej głębokości widać dno. Wieczory i noce są tak ciepłe, a niebo gwieździste, że zdecydowanie zachęcają do spacerowania i relaksu.
Na kempingu widać wielu ludzi aktywnie spędzających czas. Tym bardziej, że kampery mają miejsce na zamocowanie rowerów oraz innych sprzętów sportowych. Kemping to także swoista wystawa różnorodności pojazdów turystycznych. Spotkaliśmy zabytkowy wóz strażacki przerobiony na kamper, jak i ogromne kampery na podwoziu autokaru, zarejestrowane zaledwie na 3 osoby. Podobno znaczną część tych pojazdów zajmują garaże w tylnej części na małe miejskie samochody. Większość samochodów i przyczep na kempingu ma numery rejestracyjne z zachodniej Europy. Jednak nie brakowało także turystów z Polski. Jedziemy z Warszawy. Mama jedzie z Michasiem z Siedlec. Natomiast kampera odebraliśmy na Śląsku w Raciborzu. To, co jest innego w podróży kamperu. Jedzie się wolniej, ale ma się swobodę zatrzymywania. Nie musimy być na czas check-inu o 14 przykładowo. Nic się nie stanie, jak przyjedziemy tam dzień później, dwa, albo w ogóle nie przyjedziemy. Więc jest to znacznie większy luz psychiczny. My jesteśmy do takich pomieszczeń przyzwyczajeni, bo pływamy na jachtach, więc wiemy, co to jest ograniczona powierzchnia przez 2 tygodnie na przykład. Mój tata przyszedł z pracy, kupił mapę. Ślicznie. I dzięki tej mapie mogliśmy zrobić tą podróż, tak? Mnie osobiście podróż kamperem nawet zachwyciła, bym powiedziała. To, co jest tutaj uciążliwe, to przeorganizowanie się, bo w domu wszystko zrobione, że tak powiem, na bieżąco, o konkretnych godzinach, a tutaj z niektórymi rzeczami trzeba poczekać. Żona jest w 7 miesiącu ciąży. Mamy tutaj też młodego uczestnika, 1,5-rocznego Olka. Nie wiedzieliśmy, jak będzie znosił podróż. Jak widać, radzi sobie całkiem dobrze. To jest wspaniała sprawa. Do tego trzeba się jak gdyby tylko porządnie przygotować, zorganizować. Wszystkie atrakcje, gotowanie, śniadanie, obiady, kolacje robimy wspólne. I to jest bardzo dobra rzecz. Trzeciego dnia naszego pobytu w Primorsten pogoda się zepsuła, a dla nas przyszedł czas wyruszenia w drogę powrotną. Tego dnia także zwolniło się sporo miejsc na kempingu. Warto jeszcze skorzystać z miejsca obsługi kamperów, aby wylać co niepotrzebne i napełnić zbiornik wody. Przed wyjazdem zwiedzamy jeszcze piękne miasteczko Primorsten. Jego najstarsza część leży na wysepce, która została połączona z lądem. Wrażenie robią kamienne domy pokryte dachówkami również z kamienia oraz cmentarz na szczycie wzgórza wyspy. Będąc w Chorwacji, należy spróbować lokalnych lodów. Są wyjątkowo dobre. Kupujemy jeszcze zapas owoców i jedziemy w kierunku zabytkowego miasta Zadar. Widoki po drodze są tak wyjątkowe, że wiele razy zatrzymujemy się, aby podziwiać kolejne wyspy, wysepki i laguny wzdłuż wybrzeża. Ze względu na swoją specyfikę, linia brzegowa Chorwacji ma aż 6000 km. Następnego dnia rano zajechaliśmy do miasta Zadar. To historyczne miasto jest stolicą gospodarczą i kulturową regionu północnej Dalmacji. Słynie m.in. z przemysłu włókienniczego, ale przede wszystkim ze swojej historii, sięgającej IV wieku przed naszą erą. Do średniowiecza pod panowaniem bizantyjskiego Imperium Rzymskiego. W średniowieczu miało status wolnego miasta. W V wieku Zadar uznał zwierzchność królów chorwackich. Jednak na skutek najazdów w 1202 roku trafia pod panowanie Wenecji, a 600 lat później habsburskiej Austrii. Po I wojnie światowej Zadar staje się enklawą włoską, a po II wojnie światowej wchodzi w skład Jugosławii. Dopiero w 1991 roku staje się częścią niepodległej Chorwacji. Atrakcje Zadaru to przede wszystkim przepiękne zabytki. Ruiny z czasów Cesarstwa Rzymskiego, przedromański kościół świętego Donata z IV wieku oraz późniejsze budowle. Współczesną atrakcją Zadaru są m.in. morskie orgule, czyli morskie organy. Instalacja wbudowana w nabrzeże portowe, która wydaje niesamowite dźwięki przy każdym uderzeniu fali.
po tygodniu w trasie czas już umyć kampera. Trzeba jednak znaleźć taką myjnię, do której da się wjechać tak wysokim autem. Z Zadaru wyjeżdżamy dalej na północ w drogę powrotną. Zamiast autostrady wybieramy trasę przez wyspę Pag, która rozciąga się wzdłuż wybrzeża Chorwacji i ma aż 60 km długości. Od strony Zadaru na wyspę wjeżdża się monumentalnym mostem o długości ponad 300 metrów. Na północy wyjazd zapewnia połączenie promowe. Krajobraz tej wyspy to głównie skały, jednak w okolicy miejscowości Pag spotykamy 4-metrowe trzciny, wyższe nawet od naszego kampera. Wyspa słynie z pozyskiwania soli morskiej oraz hodowli owiec. Wyjątkowe owcze sery z tej wyspy swój smak zawdzięczają podobno szałwi i kocankom, regularnie okraszanym słonym pyłem. Zioła te rosną na skalistych zboczach i są głównym pożywieniem lokalnych owiec. Wieczorem dojeżdżamy prawie do końca wyspy. Przed nami jeszcze przeprawa promowa. Nie jestem przesądny, dlatego nawet czarny kotek na naszej drodze nie zrobił na mnie wrażenia. Po prostu mogłem wcześniej sprawdzić w internecie rozkład kursowania promów, wtedy ostatni prom nie uciekłby nam w trakcie kupowania biletu. Na szczęście jedziemy kamperem i takie sytuacje nam nie straszne. Rano szaro-pomarańczowa wyspa żegna nas deszczem. W oczekiwaniu na prom ustawia się kolejka pojazdów. Zdecydowana większość to kampery. Załoga promu pomaga kierowcom zaparkować pojazdy na pokładzie. W czasie krótkiego rejsu mogliśmy z nostalgią podziwiać niesamowite widoki. Podobnie jak większość podróżnych na tym promie, tego dnia także my opuszczamy piękną Chorwację. Resztę trasy wzdłuż wybrzeża pokonujemy w deszczu i słabej widoczności. Tylko gdzieś zza mgły i chmur prześwitują malownicze wyspy, w tym ledwo widoczna wyspa Krk. Aby dojechać do autostrady, musimy pokonać krętymi serpentynami wysoki masyw górski, pomiędzy miejscowościami Seni i Żuta Lokwa. Po drodze mijamy kościół, w którym zaczyna się uroczystość pogrzebowa. Duża ilość samochodów zaparkowanych na wąskiej jezdni dodatkowo utrudnia przejazd kamperem. Na granicy chorwacko-słoweńskiej tracimy 2 godziny w korku. Wjazd do strefy Schengen wiąże się z dokładniejszą kontrolą osób i pojazdów przekraczających granicę. Następnego dnia po drodze postanawiamy zwiedzić stolicę Austrii, Wiedeń. Na początek wjeżdżamy na wzgórze Kahlenberg, czyli po polsku Łysa Góra. To z tego miejsca w 1683 roku król polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. W polskim kościele świętego Józefa na szczycie znajduje się Izba Pamięci Polskiego Zwycięstwa w odsieczy wiedeńskiej. Niestety kościół był akurat zamknięty. Z Wiednia wyruszamy prosto do Polski. Nasza pierwsza podróż kamperem była pełna nowych, bardzo ciekawych doświadczeń. Mogę śmiało powiedzieć, że karawaningiem można się zarazić. Na swojej drodze spotkaliśmy ludzi, którzy już kolejne wakacje spędzają właśnie w ten sposób. Oczywiście są pewne niedogodności, jednak ilość pozytywów jest tak duża, że minusy praktycznie nie mają znaczenia. Na pewno nie jest to forma wypoczynku doskonała dla wszystkich. Zdecydowanie jednak karawaning mogę polecić osobom ceniącym sobie niezależność, zamiłowanie do podróżowania, bliskość natury i lubiącym spontaniczność. Zmieniająca się różnorodność klimatów, kultur, zwiedzanie lokalnych miejscowości daleko od turystycznych szlaków. Dla mnie to ekscytujące doświadczenie. W Polsce jest już wiele wypożyczalni kamperów, praktycznie w każdym mieście.
Jest też wiele stron i poradników dla licznej społeczności kamperowców. Przygotowując się pierwszy raz do wyprawy kamperem, na pewno warto zasięgnąć języka. Co zabrać, czego nie zabierać. Warto poczytać fora internetowe. Grupa karawaningowców jest coraz większa, a ludzie są życzliwi i bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zdarza się też, że wybierają się w 2-3 pary, tak? Jadą 2-3 kamperami, opracowują sobie jakąś trasę i też tworzą takie społeczności, aby spędzić czas razem. Dla nas była to także pierwsza podróż do Chorwacji, kraju tysiąca wysp. Całe wybrzeże, a w szczególności Dalmacja, urzeka krajobrazem, klimatem, życzliwością mieszkańców, zapachem morza, smakiem świeżych owoców i słońcem. Słońcem, które we wrześniu grzeje tak jak u nas na przełomie lipca i sierpnia. I mimo, że ten wyjazd był bardzo intensywny i zdecydowanie za krótki, aby zobaczyć chociaż ułamek tego, co chciałoby się zobaczyć, to plecak niesamowitych wspomnień zapełniłem na długie miesiące.